Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy oczywiście w moim domku na Paleolowie, witam serdecznie. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was serdecznie o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, ponieważ tutaj na tym kanale mamy 222 tysiące subskrypcji. Dziękuję wam widzowie za to bardzo serdecznie, ale to jest, nie jest najważniejsze, ponieważ ważniejsze jest to, że na kanale vlogowym jest już 94 475 subskrypcji. Mam odpalony licznik na drugiej stronie, ja oglądam teraz, prawda, normalnie na żywo jestem z wszystkimi subskrypcjami, byleby do tych 100 tysięcy, prawda, oglądam jak serial, prawda, każdy odcinek po kolei, każdego dnia nowy odcinek się tutaj kręci, znaczy kręci w sensie, że ja oglądam każdego dnia jakby nowy odcinek tego licznika, ale odcinki na kanale są co drugi dzień, więc zapraszam tam, żeby się wbili. Dzisiaj wleciał odcinek z Energylandii, a za dwa dni wlatuje kolejny odcinek, prawdopodobnie z tego, jak będę się uczyć jeździć samochodem, a później, jeszcze dwa dni później, będzie odcinek z Milki i z Jagiełem i zobaczymy, kto z nich zna mnie lepiej. Jak chcecie zobaczyć, jaki jest tego wynik, no to koniecznie wbijcie na tamten kanał, tam oczywiście odcinki co drugi dzień. No a co ja tutaj będę dzisiaj robić, ponieważ pewnie was to bardzo interesuje, więc dzisiaj uwaga, dzisiaj pójdziemy się spotkać z Milki, ponieważ muszę jej pokazać wszystko, co odkryłem, a troszkę odkryłem. Odkryliśmy między innymi to, że jest jakiś tunel dziwny prowadzący do dziwnego miejsca. Dzisiaj sobie sprawdzimy, dokąd to dokładnie tak naprawdę prowadzi. I co jeszcze sprawdzimy? No tak naprawdę pójdę z nią pogadać, zobaczę, co u niej się dzieje, opowiem jej o wszystkim, co się u mnie działo i co odkryłem. I zobaczymy, jaka będzie jej reakcja na to. No dzisiaj reakcja Milki na moje, prawda, badania. Dobra, idziemy do niej. Ona gdzieś tu na chacie powinna być. Wbijamy się do środka. Uwaga, otwieram drzwi, bo ona tu jest nawet celowana z łuku. Jednak nie, schowała łuk. Co to tutaj robisz? Schowałaś łuk, siema. Prawda? Nie. Nie kłam. Nie suwałam łuku. Nie, ja sobie teraz tutaj robię itemki, ogarniam. Byłaś wcelowana, nie kłam. Nie byłam wcelowana, nawet nie mam łuku. No dobrze. Ale mogę mieć! Idę po łuku. Słucham. Po co tutaj zaprzyszedłeś do mnie? I co jest na ciebie, jak ja w ciebie strzelam, to jakoś znika gdzieś. O kurde, zniszczyłem ci stoję. No way, jak mogłeś? No dobra, way. Ja przyszedłem porozmawiać. Ty, a doniczkę też zniszczę? Nie. No przestań. Doniczki, jaki sobie nie zniszczyłeś? A świece? No ten stoi jak tu, na zbroję. Aha. Patrz, jeszcze raz. Okej. No super. No mega fajne. To, a po co tutaj zaprzychodzisz? Zaprzychodzę tu, by zaprzestać, prawda, oczekiwaniom. Dobrze, no to zaprzestań. Nie, dzisiaj przyszedłem do ciebie, ponieważ chcę ci powiedzieć zabiję o tym, co odkryłem. Zabiję cię po prostu. Co? Bo ja tutaj mam moje krzesełka, ty mnie niszczysz. Ale na nim się nawet nie da siedzieć. No i z tego, ale co? No i super, i co mam teraz zrobić? Nie mogę teraz tego postawić, no bo nie mam pistona. Fajnie, mam dziurę teraz przez ciebie, nice. Dobra, no i co? Okay. No i chcę ci pokazać, co odkryłem, bo znalazłem pewne takie miejsce, aha, no i chciałem tak, się pójść. Taki tunel jest dziwny i może ty będziesz wiedziała, dokąd to on prowadzi, ale zanim to musimy ogarnąć sobie podki na fire resistkę musimy ogarnąć. Wiesz, jak się robi fire resistki? Totalnie nie mam pojęcia. Kurczę, ja też nie mam, ale możemy pójść spróbować. Ja mi się wydaje, że ja jakoś wykombinuję. No wydaje mi się, że do tego będzie... No dobra, wszystko co mam, to chyba będzie w laboratorium, więc idziemy po metodą prób i błędów, zobaczymy, czy się uda. Mi się wydaje, że pamiętam, jak się robi fire resist. W sensie chyba potrzeba tego pyłu takiego, jak to się nazywa. Nie pyłu, tylko... Czekaj, ja tutaj nie mam w ogóle tego. Dobra, musimy sobie ogarnąć zwykłą wodę. Zwykłą butlę z wodą, dobra. I teraz tak, dajemy tutaj to. I teraz wydaje mi się, że będzie nam potrzebne to, ten, jak to się nazywa, blaze powder. No ja dobra, nie mogę, skąd zobaczymy. Jest takie rzeczy? Jednak nie, blaze powder to nie jest. Nie, jednak może. A to nie jest tak, że ten brodawka, magma i butelka z wodą? Mówisz? No. Zaczekaj. Spróbujemy. Nie mówię nie. Myślę, nie wiem. Brodawka. No i potem magma. Ten magma cream? Tak, tak. No dobra. Możesz mieć rację. W sumie po coś ta magma wiem, chyba powinna rację. Być, nie? Ale no. czy aby na pewno po to? Nie wiem, właśnie dostałem unsuba na kanale Filip Szczypka, zaraz się popłaczę. Poczuję cię, jest mi dobra, przykro. Dobra, uwaga, magmę daję teraz, zobaczymy co się stanie. Magma, brodawka, magma i coś jeszcze? Nie, no chyba tylko tyle, ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. No mi się wydaje, że z blaze powderem coś było. Ja nie wiem.
Zobaczymy, ja do czego to doprowadzi. Ja się nie znam, ja nie umiem. Mogę sprawdzić to w na necie, nie? Ale oczywiście nie chce mi się. Wolę dojść do tego metodą prób i błędów, tak się lepiej człowiek nauczy. Dobra, uwaga. Długo jeszcze. Jest, fire resistka! Ej, dobra. Emilia. Ha. Niesamowite to jest. Ale to czekaj, włóż tam sporo tempo, jeszcze zrobimy z tego wzmocnioną. Aha, sorry. No, 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 jesteś nagrzana jakaś. No kurde, no bo się już nie mogę doczekać, tak? A Ragresko nadaje, że to jest wzmocnione? Że co? Jak dajesz, że są na to, co się dzieje. No, wzmocnione są na więcej minut. O kurcze. To akurat wiem, a jak, jak dasz tam gunpowdera, to możesz zrobić rzucaną wtedy. Ale dobra, mamy fajnie, będziemy mieli po 8 minut, widzisz? Weź sobie tak, tam jedną. Mam. Wezmę tą jeszcze jedną, ale tą. A dobra, no wezmę. Na pół wypijemy. No właśnie, no bo nie ma jakich na pół. Ale dobra, 8 minut nam w zupełności wystarczy na pewno. Dobra, to chodź, też idziemy. Jak wydaje, no. Ja ewentualnie. Albo wiesz co, wiem co zrobię. Jedną fire resistkę zmienię na tą rzucaną. Tak, że w razie gdyby tobie brakowało, to mogę ci wrzucić w ciebie szybko na przykład. O, nie? O, a jeżeli we mnie będzie, no. mi będzie brakowało, to ja sobie rzucę. Dobra, zamienimy. Dobra, na, ja na jeszcze rzucaną. Idę tylko po kobyt z tą, bo się czuję, że to się przyda, bo jakiś dobra, budulec. Dobra, może być, może być, może się przydać faktycznie. Wezmę też na regenerację i tutaj zrobię jeszcze. Tak, o. Mam pewien super plan, okej. Okay. To znaczy super plan. Mam genialny plan, dobra, mam fire resistkę, dobra, jest wszystko git. Gdzie jesteś? No, przed twoim domkiem, a są. A dobra, już idę. Jestem przygotowany na wszystko, mam te wszystkie te fire resistki i tak dalej. Ej, a my jest... będziemy tutaj, czy będziemy w jakiejś netherze? Nie, do netheru pójdziemy, no. Okej. Ale teraz bardzo, czekaj, gdzie my to musimy iść? My musimy iść, czekaj, bo mnie zamroczyło teraz. Wiem, gdzie musimy iść. Musimy iść do kopuły Lucyfera, zapraszam. No, nie jest kolorowo. Ja nie mam elytry, to jest najgorsze, że my będziemy iść teraz pół dnia. Kurde. Nie, nie masz elytry. No nie mam elytry, muszę tam iść na piechotę. No way. Muszę iść na piechotę. No way, że nie masz elytry. Przydała, ale niestety. Taka sytuacja. Ała, kurde, jeszcze mnie będą tu ładować te głupki. Ej, oni się, odbija się to od nich. To jest grane. O nie, a ty poleciałaś. Słyszałem tak, to. Ja, znaczy ja będę nad sobą po prostu no sobie dobrze, latać. Nie, no dobra, ja zrobię cięcie widzowe i lecimy tam i po prostu będziemy już na miejscu, to wrócę do was, bo bez sensu, żebyśmy tak szli. Taki kawał drogi, już ostatnio szliśmy, więc teraz se darujmy może. Dobrze, jesteśmy już tutaj, troszkę mi to zajęło, widzicie, nawet się dzień zrobił. Dobra, chodź, lecimy na dół w takim razie. Tutaj, tam nie da się tak, może zeskoczyć w sumie tą wodą, nie? Bo tu jest kurczę, nie pchaj mnie. Mogę cię popchnąć? Nie. Okej, mega plan. Wow. Ja jestem na dole, jak ci idzie? No spoko, też sobie jestem na dole. Gdzie? No, a bo... tu! O kurcze, dobra. Ja zleciałam elitrą, no. Tutaj tak, po pierwsze łap tą potę. O, dziękuję. I łap a co to jest za pota? O, a co to są za poty? Czemu mam weakness? A, tak, pozytywnie nastawienie na, do życia. Dobra, chodź tutaj, rzucę jedną potę fire resistkę jeszcze na nas, żeby przejść przez tą lawę. W ogóle nie zrobiłem co na ją złapię. Te a, no potki. Dziękuję, to miłe. Dałem ci miksturę osłabienia i instant damage. Aha. Dobra, no to pod nogi i mamy tak, mamy, ile masz minut? 6 minut. No ja też, dobra, let's go na drugą stronę. Serio tak działa? No. Ale jesteśmy super, dobra. Jesteśmy to teraz. Dobra, jeszcze jedno dobra. Dalej. Ja tutaj nie byłam nigdy. No, no widzisz, a ja tu byłem. Co to jest za miejsce? Patrz tu. To jest jakieś pomieszczenie Lucyfera, tutaj jakieś, tu właśnie tego maila stąd ogarnąłem. To jest jakaś jego taka chawirka, by można było rzec. Ale puste są skrzynki, już to sprawdzałem ostatnio. Jest tutaj nic ciekawego, tam jakąś sypialnię ma i tak dalej. Dobra, chodź, bo to nie jest najważniejsze. To jest tylko taka wisienka na torcie. My musimy pójść tam dalej, ponieważ tam jest taki jeden tunel bardzo dziwny, który ci muszę pokazać. Uważaj! No, spokojnie. Dobra, widzisz, uratowałem cię, nie ma za co. No, nie ma sprawy. Uważaj! Spokojnie. O kurde, ale dostał. Ty masz puncha na tym. Ja nie mam puncha. No mam. No, szkoda. No, ała, no przestań. Sorry, tam skillet stał za tobą. Chciałem się uratować, lazłeś mi na ten, na celu, przed celownik. Dobra, chodź tutaj. Co to za miejsce, co to za kulka? Tutaj, no, jaka kulka? No tam jest taka kulka nad nami. Patrz. No to nie widziałem jej nawet nigdy. Nie wiem co to jest, jakiś księżyc.
Aha, księżyc, okej, okay. No to tutaj jest jakaś chodzi o ten tunel, chodź tutaj, chodź tutaj. Tu jest to, co mnie interesuje najbardziej, o co tutaj najbardziej chodzi. A, ty tak o sobie gniesz, dobra, no okej, okay, możemy no tak przecież. No co, mam ją. No chodź. No idę, to jest, to jest, ała, o dzięki, to w sumie punch mi pomógł. Trzeba cię popchać. No dzięki. Pomóc, żebyś się tak nie męczył. Nie ma problemu, to ci pomogę. A no kurde, dzięki, nie? No przestań! Dobra. Za. Wow. Gdzie my jesteśmy? A, ej, a ja? Ała, no przecież to jestem ja, a nie szkielet. Ja nie mogę. Dobra, chodź. Zdawało tutaj. Jesteśmy na miejscu. Tu jest portal, no ty pewien. Jesteś, ja jeszcze nie jestem, czekaj. Bo se jem teraz. Już ja przyszedłem przez portal już. No nie, no czekaj na mnie. Przyszedłem już. Czemu przyszedłeś? Serio przyszedłeś? No. Tak, co przeszedłem. Co to są za rzeczy, dziwne? Dobra, dawaj, mam chodź, to iść? Idziemy. Tak. Ej, też tutaj jesteś? Przeteleportowałeś się? Tak. No, ej! Ej, co jest? Od kiedy to się da rozwalić, tak? Od jakiegoś czasu. Co to za dziura? O, tutaj są schody. Dobra, tu właśnie jest ten tunel, o którym ci mówiłem. O, zapraszam do środka. Okej, okay. A to już jesteśmy na leżę teraz, tak? Tak. Też na to trochę zajmie, bo ja tutaj w tym tunelu, jak ostatnio byłem, to jakoś strasznie długo szlazłem przez niego. On jest ogólnie mega długi. Więc tak troszkę będziemy iść, nie? Ale spokojnie, możemy w tym czasie porozmawiać. Ogólnie nie wiem, co to jest za miejsce. Tunel prowadzi do nie wiem kąt. Jestem szybsza niż ty. No ale tak, to też se możesz, no wiesz co? Ma być maksymalnie ten. Jest nad nami lawa w ogóle, nie wiem czy zauważyłeś. Co za farfocel! Farfocel! Dobra, szybko, bo nam się kończy fajerystka. O ty! Aaa, nie zniewałeś się, co? Ej, dlaczego niektóre z ciebie przelatują, dziwne to jest? Nie wiem, bo jestem super. Daleko jeszcze? No. Daleko jeszcze? No. Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? No, nareszcie. A teraz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jesteśmy daleko. A teraz daleko? Muszę coś zjeść. Aha. Okay. Aha. O, widzę jakieś czerwone światło. Zdążyłam. Nie! Jak zjesz ukro zlewa, oszalałeś! Ja nie mam lawy. O, widzę to. Kurde! Ja nie mogę, co za chłop. O jeny, to jest niesamowite. Ej, ja tak się zawierzam w takich momentach, bo tak się skupiam wtedy. Ja też. Dobra, jesteśmy już na zakręcie. Kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie, co z nami będzie? Świat coś tam na. Ej, bo ja cię zgubiłam z pola widzenia, szybko. Iść do końca. Kurde. Co to ma być? A, tam nie ma dziury żadnej, kurczę, myślę, że tam coś będzie dziwnego. Dobra, zapraszam na... No, ej, jasne. Co jest, stary, ty przechodzisz przez dirta normalnie. Zapraszam. Mega dziwny jesteś. Dobra, to już? Tak. A ty masz swoje rezisko, to i tak to nic nie daje. No kurde, dobra, patrz, jesteśmy w takim miejscu. Tu, gdzie idziesz tam do góry, tam się nie da. Sorry. A tam jest ten! Mamy fajeryzyskę, to możemy tam pójść zaraz. Ale dobra, ja bym chciał tu zobaczyć. Bo patrz, ile mamy jeszcze tej fajeryzyski? Minuta 50, ja dobra, minutę. Wypijmy sobie już kolejną tą. 8 minut nam starczy totalnie. Jest za lepszy czas. Dobra, i dawaj, ja chcę zwiedzić tutaj te kanały. Wygląda ci to znajomo? No nie. Nie wiem, bo nie. Okej. Na razie nic tutaj nie ma, nie, a co? No nic, nic. A czemu ty idziesz tam? Tak pytam, bo, no nie wiem, idę tu, bo akurat tak mi jakoś naszło, żeby tędy wyjść, nie? Było bliżej tutaj. O kurde, tu coś jest! No coś co jest. Za głupie? Tu coś jest! Naprawdę łódki się palą? Tak, łódki się, no naprawdę? Tu coś jest, no ej, chodź! To nie jest... idę, no, to nie jest kurde, mi się ja wiem, proste, co to jest! Zdrowie. Co to jest? No to jest, dobra, no nie, teraz to widzę, tu zauważyłem! Patrz, kojarzysz? Co? Ej, nie. No, nie. To jest ten zamek Lucyfera. Udało nam się do niego dotrzeć. Nie, idziemy stąd. Nie, no czekaj, musimy go zwiedzić. Nie. Ale dlaczego nie? No, jesteśmy w miejscu, do którego dążyliśmy. Mieliśmy go znaleźć przecież. Nie. No co? O co ci chodzi?
Dawaj, no musimy zwiedzić to. Nie, idziemy, wracamy. Chodź w drugą stronę jeszcze. Nie, ja wracam. Nie no, ale ja muszę pójść w drugą stronę, mam podkę, ja muszę to zrobić. Chodź ja tu. Ja wracam. Nie, chodź, ale zobacz, czemu ty idziesz? Chodź tu w drugą stronę zobaczyć. No chodź, czego się boisz? Przecież ty już tu byłaś. No właśnie. No. Co jak znowu tutaj zostanę? No, ale no nie no, jesteś teraz ze mną, nie. Chcę tu być. Co ja nie chcę tu być? Najgorsze jest też, że to się tak wolno idzie w tej lawie. Ale damy radę, tu jest jakieś przejście w bok. Nie chcę tu być. Tu coś jest. Nie chcę tam iść. Proszę, wróćmy. Tu coś jest. Tu jest zejście na dół. Proszę, Szczypson. Tu jest czaszka jakaś. Proszę cię. No ale tu chodźmy jeszcze, zobaczmy co tu jest. Nie, możemy wrócić. Ej, tu jest wyjście jakieś. Mm-mm. O kurde. O kurde, tu jest do wypływa Szybson. Takie do... O, tu jest ten most, tu jest ten most! Tu jest całe nie, wejście. Nie, proszę, nie. Co nie? No ale... Idziemy stąd. Ale po to my tu przyszliśmy, żeby to znaleźć, nie? Nie. To nie cieszę się z moich wyników poszukiwań? Jak chcę znalazłem... iść, jak będziesz... Co jest? Jak ja nie mam perły. Zużyłem wszystkie. Czekaj chodź. Na mnie, nie zostawiaj mnie tu. No to chodź szybko. No chodź, znaczy czekaj. Ja. Czekaj na mnie, nie odchodź. Czekam. No, widzę, no na pewno ten punch mi pomoże chodź. Przejść na tą stronę. Chodź stąd już. No idę. No to szybko idź. No idę. No ale w tej lawie się wolno idzie. Dobra, ale dlaczego ty się tak boisz? Myślę, że jesteśmy tu razem teraz, no to no chyba dobrze, możemy iść. Proszę, chodź. Aha. No dobra, ale tu do góry jeszcze trzeba zobaczyć, co tu jest. Nie, no nie. Tak, ja muszę zobaczyć to, bo ja mam fajnie rezistkę. Tu nic nie ma. Ej, tu nic nie... O kurde. Nie, Szybson, idziemy stąd. Tu jest wyjście, nie, na zamek Szybson, cały. Nie, Szybson, chodź, co? Proszę stąd. Ale dlaczego? No nie, no proszę, nie teraz, no błagam, cię się boję, proszę. Nie, ja stąd wracam. Ale to przyjdziemy tu jutro. Nie, ja to no tak, idę. No nie, no musisz, nie. Bo ty znasz ten zamek jak własną kieszeń, to już tu byłaś. Nie, proszę cię. Ja go miałem okazję tylko przez chwilę zwiedzić jak z Lucyferem ten, w momencie innego kontra. No co jest, co się cykasz? No co się cykasz? Czy to jest... No nie rób tak. Dobra, no to nie musimy tam iść jak nie chcesz, nie? Ja się po prostu boję. No i czemu tak robisz? A nie zabrałeś tej lawy? Ej, nie, musimy ją zabrać. Ja muszę ją zabrać. Muszę ją zabrać, bo później jak będziemy chcieli wrócić bez swojej pigmeny. Dobra, nieważne. Wracamy z powrotem na chatę Emilia, jakoś dzisiaj jest nie w sosie. Nie chcę chyba tam iść w ogóle do tego zamku, no trudno. Ale damy radę, ja tu myślę, że przyjdę go pozwiedzić. Skoro już wiemy, że tutaj jest ten zamek, no to myślę, że musimy go zwiedzić. Musimy go Emilia zwiedzić, nie może być, że nie. Możemy tam znaleźć jakieś rzeczy, które nam mogą pomóc, więc musimy tu koniecznie wrócić. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro. Elu!